Jo, Pierhruper, widzicie to? O kurde, co jest? What? What the shit? O, no właśnie, coś mi się wydaje, że z tym żarciem dla takiej ilości dinozaurów może być ciężko. Ja naprawdę się postarałem, żeby tu było dużo żarcia, ale coś czuję, że jednak będę to żarcie musiał tutaj zdecydowanie, słuchajcie, dodać. W sensie tu jest dużo dość żarcia. Jest w miarę dużo. Wolałbym, żeby one nie poumierały, słuchajcie, z głodu. Jeszcze przed tym, jak nie zrobimy, jak nie wypuścimy tych dinozaurów, które potrafią zabijać, w sensie i lubią zabijać, czyli różnych tyranozaurów i tak dalej. Fajnie by było, jakby do tego momentu one jeszcze nie padły z głodu. Dlatego jeszcze tutaj pododaję rzeczy. Czy teraz nie będzie za mało foresta? Jak to usunąłem? Będzie. Tutaj niech mają akurat forest, w sensie co mi szkodzi, że ja tu dam forest, no nie? Jak ukryte jest fajnie właśnie w tym forestie. Właśnie w takim forestie powinniśmy dawać, bo to jest takie ukryte, a nie na wierzchu. No ale wszystko oczywiście będziemy też z czasem robić, wiadomka. Na razie jak to wygląda? W ogóle są jakieś kolory? Które to które? Ty ciężko się zorientować. Ten jest chyba niebieski. Ten jest niebieski. Ten jest chyba też niebieski. Ciężko nas tak ten czerwony powiedzmy, raczej się tak nie różnią. Low health, low health. Czemu low health? Bo prostu komfort mają do kitu. No, ja to rozumiem, strasznie dużo ich. Najśmieszniejsze jest to, że no te przetrwają, bo one nie mają naturalnego wroga. W sensie, no nic im nie sprosta. Te się będą nadupcać między sobą, że populacja jest za duża, jakby to coś miało dać. No już się zaczyna. Patrzcie, tu jest populacja za duża, rozumiesz? A tu jest 5 dinozaurów. To co jest tutaj? Co jest? Populacja to jest. A te mają dużą tolerancję na populację. W sensie one lubią mieć dużo, do 25, więc jakby może się dogadają. Mapa jest ogromna. W sensie to jest chyba największa mapa, jakie istnieje. Coś mam wrażenie, słuchajcie, że zanim my zdążymy te dinozaury wykryć, to one i tak się wszystkie. W sensie te mięsożerne, to oni i tak się wszystkie pozabijają same. Albo się pozabijają same, albo umrą z głodu. Widzowie, a idzie najbliższe 40 dinozaurów. Wiecie, tak jak mówiłem odnośnie tego, ale kurwa ten wodopój to wypiję ty. Odnośnie słuchajcie tego co mówiłem, mianowicie co jest grane. Oh the fuck, man. Mianowicie tego, że słuchajcie, wolałbym, żeby nie umarły z głodu, to obawiam się, że niestety, że nie jestem w stanie zrobić tak gigantycznej ilości jedzenia jaką. W sensie, nie wiem, już te karniki postawiłem wszędzie, one są wszędzie, słuchajcie, ale nadal się wydaje mi, że to może być nie do końca wystarczająco dużo. O, to się nawet zbugował przez chwilę chyba. A wydaje mi się, słuchajcie, że w ogóle te ankylozaury, i to tak bez kitu teraz mówię, wydaje mi się, że te ankylozaury to ich nie przeżyło zbyt dużo. Słuchajcie, naliczyłem 13, więc to 13 to jest dość mało. No i się wybiłem między sobą jakoś tak. Okej, słuchajcie, raport. Ty, a tutaj jakie jest fajne miejsce i tu nic nie ma. Kurde, to racja. Tu jest takie kozackie miejsce na kolejny wodopój, no nie? No dobra, możemy walnąć w sumie. Taki mini wodopojko. Aha, bo tu nic nie będzie widać, bo tu forest jest. Coś takiego, widzowie. I tutaj będą tak, żarcie w lesie. Nie wiem, czy one tam dojdą do tego. Kurde, nie wiem. Więcej żarcia w lesie. I słuchajcie, ryby w wodzie. Jak przyjdzie drapieżny. O, może na przykład ten sobie tutaj pójdzie. On też lubi być samotny, więc jakby. O, mówi. O. Jest gites. Bo już mi kompnie wyrabia, słuchajcie. Z taką ilością dinozaurów. Dobra, ale taka ilość dinozaurów, widzowie, to jest nic. Przyszedł moment na Cemarasaurusy. Nie wiem, czy powinienem pokazywać wszystkie, jakie wypuszczam. Myślę, że jak będę tak gadać i pokazywać każdego, którego wypuszczam, to ten odcinek będzie trwał 50 minut albo będzie podzielony na 6 odcinków, więc no wydaje mi się, że nie. Tego akurat nigdy nie widziałem. No, wygląda ciekawie. Tyle. Bardzo pokojowe te dinozaury, że się nigdy nie biją. One nie powinny robić jak żyrafa? Wydaje mi się, że one tak jak żyrafy. Głowami powinny się nadupcać. Może twórcom gry po prostu się nie chciało robić specyficznej animacji już. Mówię, czy nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby tak robić. A tu niespodziankę. Jest w ogóle, to wam mogę polecić, słuchajcie, jest cały kanał poświęcony temu właśnie, temu jakby tym dinozaurom. Na pewno jak sobie wpiszecie Jurassic World Evolution, to tam znajdziecie i tam chłop każdy update, każdy pomysł sobie, słuchajcie, robi. Żeby nie było jakby, ja nie brałem pomysłów tego parku i tak dalej. Ale też pewnie no milion osób już wpadło na ten pomysł. To nie jest jakiś kurwa wybitnie ciężki pomysł, tylko chciałbym, żebyście mieli jasne, że jakby. Ja robię sobie to, co mam ochotę, a na to mam ochotę. I dobrze się przy tym bawię, więc lecimy. Kolejne 40 dinozaurów. Ja tu się zrespili, chłopy, ba. Ale dziwne to. Czemu tutaj się zrespili? Co jest?
Mam jakieś deda dinozaura poka. A nie, tornator to ankylozaury, tylko one te dają. No bo one są wkurzone, no nie? W sensie, no wkurzony jest. Populację ma za dużą, ale no już no nie będzie tego nadupcać, no nie? W sensie, będzie se wkurzony, no i tyle. Ty, a ludzie mogą przez wodę biec? Nie. Ale kurwa się zgubili. No nic, przykro mi. Kurde. A ten specjalnie na ludzi się wyżywa, tak? Jest wkurzony, więc się wyżywa na ludziach, okej. Okay. Interesujące bardzo. O tu jeszcze. O kurwa, stop. No niedobrze, widzowie. Według moich precyzyjnych obliczeń, tyranozaura nie powinno być na terenie naszego parku. Znalazł się tu przez moją pomyłkę i przypadkiem kliknięcie. Natomiast dzielni rangersi z Aku Center na pewno sobie z tym poradzą. Prawda? Prawda. I po prostu go sprzedamy, nie? I tyle. No nie powinien tu być, co tu się dzieje? Dobra, git. Wywoź mnie go, jak to się sprzedawało, bo już zapomniałem. Transfer team i co? Tego i sell dinozom. Dobra, git. O kurde, widzowie. Co jest grane, ty? Co? Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, przyszedł czas na wypuszczenie Hasmoratozaura. Czy coś takiego. Ja uwielbiam, znaczy nie uwielbiam, ale co lubię przekręcić, w sensie nie lubię, tylko no wiecie, przekręcam sobie po prostu nazwy często. To jest Hasmosaurus. No, wiedziałem, że źle powiedziałem, zawsze przykręcam te nazwy. No i tak to, słuchajcie, wygląda tutaj. Są różne kolory, zaraz sobie pewnie je zobaczymy po prostu w boju. Możliwe, że będą bitwy zaraz, więc akcja tego odcinka się zacieśli. Na razie gram w to godzinę i nic się za bardzo nie dzieje. Dobra, widzowie, tak to wygląda, ale fajne są. Ten jest taki czarny, ten jest taki biały, zajebiście. I to mi się podoba, bo one się teraz widać, że różnią czymś, no nie? A nie, że są takie totalnie basicowe. Są takie, o. Mimo tego, że tych motywów jest więcej, bo niektóre są niebieskie, niektóre ten, to głównie no to są czarne i białe. I takie szary, powiedzmy. Spoko. Fajne, podobają mi się. Jest różnorodność, no to jest ważne dość. No ale tych dinozaurów jest, widzowie, dużo jest dinozaurów, nie będę ukrywać, w naszym parku. Na pewno jak tutaj, słuchajcie, byśmy usunęli, to zrobimy jedno, dwa, trzy, może bajorka, ale na razie no jest jak jest. Jest jak jest, musimy, słuchajcie, te dinozaury najpierw wykluć. O! Widzowie! Jest pierwsza bitwa. Takiego starcia jeszcze, słuchajcie, nie widzieliśmy, więc z chęcią sobie popatrzę. No domyślam się, że tych walk będzie sporo. Tu jest akurat remis, powiedzmy, w sensie obaj się wycofali, ale przy takiej ilości, słuchajcie, dinozaurów, to jakby tych bitew naprawdę będzie sporo. Jeszcze jedno możemy sobie zobaczyć tutaj. Biały versus czarny. Bez dźwięku, bo się zbagował z jakiegoś powodu. Dobra, tu też remis, one tak się napieprzają, ale taki... Dobra, dobra, żartowałem. Niby chcą, ale tak. Nie wiem, czy kojarzycie z taki filmik z psami, jak psy szczekają, słuchajcie, na siebie i jak właściciel otwiera bramę, to one przestają szczekać, jak zamyka, to znowu zaczynają walczyć na siebie i szczekać. To, trochę tak to wygląda. Kurde, czy FPS? Dobra, widzowie, co tu się dzieje? Ja pierchluper. No mamy ciągle te walki, one się będą nadupcać między sobą. Jak już rany mają, o wow. One tak walczą i uciekałem. Zdecydowanie rozsądne. Ten ma 1%, ale to czy to oznacza detka? Czyli znam odpowiedź. Ten 34, no nic. Moi drodzy, czas wypuścić czunki tak zwane, co nazwaliśmy sobie w poprzednich odcinkach. Czas, słuchajcie, wypuścić czunki. Release. Czanki na Sorus. A tutaj standardowa walka. I remis? Remis. Się nie dziwię, obite, zniszczone życiem są, walczą o przetrwanie, chociaż... Czy walczą w sumie o to, że im niewygodne, że za dużo ludzi jest. Znaczy, no jest to okej. Okay. Jako introwertyk mogę powiedzieć, że jest to w miarę okej okay walka. Całkiem fair. Czy warto za to zginąć? Jako introwertyk mogę powiedzieć, że pewka. Jako introwertyk mogę powiedzieć, że gdyby nie było nigdy możliwości, że będę chociaż raz na chwilę sam, to nie miałbym po co żyć. Z kitu. No się śmiesznie biją w miarę, w sensie... Ciekawe, czy to są blizny jakby, czy... Ciekawe, czy ty... Czy dinozaur może mieć blizny po walce? To jest dobre pytanie, czy dinozaur może mieć blizny po walce, czy jakby on się healuje już na maksa.
To by było tak zajebiste, jak one by miały za każdą bitwę jedną bliznę więcej. To było taki koks. Tak, wypuściliśmy te czanki, słuchajcie. Ich jest, no jak widzicie, ich jest no masa. No i tych dinozaurów powoli na naszej mapie zaczyna być tak gigantycznie dużo, że jest ciężko, słuchajcie. Każdy walczy tutaj o przetrwanie. Tutaj jest fajnie, bo tutaj jest akurat chillera. One se chillują tutaj, mówią. Trochę za dużą grupę socjalną mają, ale jakby to. Chillują sobie. Tutaj jeszcze, a nie, jest jakiś dinozaur. No ten. Dobry wybór, kolego. W sensie, nie mu grasslandu brakuje, a nie, jebiście jest. Dobra, no to tu jest na pewno spoko, no nie, w sensie, tutaj jest, nie jest chyba aż tak łatwe dojście, bo przez las nie za bardzo chyba można przejść, można tylko tędy wejść. To jest takie, wiecie, no bardzo, bardzo ten zaułek jest taki przymknięty. Cały czas trwają bitwy, zaraz pewnie czanki będą się nadupcać ze wszystkimi też, bez ich za dużo. Chociaż czanki mają, no w miarę dużą tą tolerancję, powiedzmy, na populację, więc na razie jest okej. Okay. Nie ma większej mapy niż to, w sensie, widziałem, że są mody, które na przykład pozwoliłyby nam budować też park tutaj. Widziałem, że takie mody są. Albo tutaj, nie wiecie, na tych wybrzeżach. Może kiedy przyjdzie, słuchajcie, drugi sezon, no bo teraz to nie ma co kombinować z tymi modami, a może po prostu zrobię sobie przerwę od dinozaurów, wiecie, nagram jakąś serię z Goticzka, bo teraz będzie seria z Gotika, też między innymi Batmana może. I słuchajcie, wrócę sobie do tego, co jest teraz i poszerzę to po prostu modami. Chyba też nie ma co usuwać save'ów. Dobra, czas wykluć, słuchajcie, sorytozaura. O kurde, ile martwych dinozaurów w ogóle. Holy shit. A wiecie, co ja bym tutaj zrobił? Tutaj bym zrobił jeszcze więcej lasy, żeby ta droga była naprawdę... A nie usunął, dodał. Żeby ta droga była naprawdę, słuchajcie, ciężka do przejścia. Coś takiego bym zrobił. To było tylko takie, wiecie, małe coś do przebiegnięcia, do przejścia sobie. Że tu było takie, wiecie, zamknięte coś, czego dinozaury, większość z tych dinozaurów nie jest w stanie sobie ogarnąć. A tutaj jest raj na ziemi, słuchajcie, do tego gościa. O, tu jest też woda. O kurde, to nie wiedziałem. Ty, nie ma tu takiego picia, gościu. Dobra, czas widzowie wypuścić kolejnego dinozaura i zobaczyć, czy będą tu jakieś bitwy. Na razie międzygatunkowo nic się nie dzieje, to wszystkie bitwy to raczej widzieliśmy. No i czekamy, nie będę ukrywać, że czekam, aż one się po prostu wybiją. No tu nie ma, wydaje mi się, kompromisowego rozwiązania tej sytuacji. W ogóle te kolory chciałem zobaczyć, to teraz mi się przypomniało. O kurde! Widzowie, jaki ładny, patrzcie to! O kurde, w porównaniu do tego pierwszego? Ja, pierwszy super, zajebisty jest. To jest ten sam? Nie, to jest inny, to jest chyba niebieski, powiedzmy. Ten jest jakiś zielony, ale tamten to jest ja, pierwszy super, jaki on jest ładny. O kurde. W porównaniu do tych wszystkich, poprzednich, no to bez podjazdu. Niestety ciągle słuchajcie bitwy, które się tutaj toczą. To są bitwy dokładnie tych samych gatunków. Albo się czanki biją, albo się tamte biją, ale ten jest ranny potężnie. Ty, ten też ładny w sumie, taki pomarańczowy. Nie ma tutaj populację za dużą, no widzowie. Ja się nie dziwię, że on ma populację za dużo, no. Jest tu tych dinozaurów zdecydowanie sporo, słuchajcie. I one są bardzo spokojne, one się nie wybijają w przeciwieństwie do zupełnie tych innych kretynów, które natupcają się między sobą, kurwa, 24 godziny na dobę. Tutaj może by się przydało jeszcze bajorko walnąć. Też to tak na koniec. Dobra, też na koniec, słuchajcie, tutaj bajorko, żeby, o kurde, żeby one, słuchajcie, dały tutaj radę. Mam nadzieję, że mój komputer nie wybuchnie. Chociaż zapowiada się, że, a, ja tu jeszcze ich nie było. Wypuszczałem wszystkich, okej. Okay. Myślałem, że wszystkie zostały wypuszczone, a tu jeszcze cała ta linia została. Przed chwilą patrzyłem i nie było tych znaczników, więc pomyślałem, że wszystkie zostały wypuszczone. A tu niespodzianka. Już nie chcę się skipować, jak wypuszczam. Dobra, myślę, że słuchajcie, 3 FPS-y to jest wystarczający moment, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Na pewno ja mam dużo też aplikacji, tam się pobierają różne rzeczy, montuję, znaczy tam, no jest dużo, jest 300 zakłady Chrome, wiecie, takie tam rzeczy. Na pewno zoptymalizuję sobie to w następnym odcinku. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest jaki jest. No, wygląda na to, że tak to wygląda na razie nasz jurajski park. Ja jestem z niego zadowolony bardzo i słuchajcie, wiem, że ten odcinek nie miał za dużo mięsa, powiedzmy, w sobie, ale najlepsze zostałem, słuchajcie, na koniec. Na razie tak to wygląda. Coś ten się, jeszcze jedno on sprawdził, słuchajcie. Pamiętacie te pierwsze dinozaury, które wypuściliśmy? Czy one istnieją? Czy to są te?
Nie. Czy te dinozaury nie wyginęły? Ja, będzie zajebiście ciężkie pewnie znaleźć ogólnie. To są te anki. Żyją, ale jest ich naprawdę nieliczna grupa, jeśli chodzi o te pierwsze dinozaury. Jest to jeden. Jest to, słuchajcie, 11 z 40. To nie jest duża grupa, to jest naprawdę mała grupa. A co, słodko śpi. Czy to nie jest słodziak, jak sobie tak chrapie? Gościu, ale słodziak. Teraz tak na szyi się uwiesić i z nim. Brzmi jak pomysł. Myślę, żeby cię zrzucił. Myślę, żeby się położył w sumie na glebę i gleba, gościu, i byłbyś tak zwaną plamą. Tamten ranny. Więc jest prowadzona walka. Czarny versus biały. Auć. Kurde, no to dedek. Dedek niestety. Rany, obrażenia zdobyte były zbyt. Ale dupnął. Były zbyt duże, słuchajcie. No i martwy, niestety. Ciekawe, szkoda, że tak szybko znikają te dinozaury. Wiecie, czego mi brakuje? Znaczy, ja wiem, że to nie jest. Nie o tym jest ta gra, ale jeżeli twórcy. Szczerze, jeżeli twórcy gry by naprawdę zaczęli rozszerzać tą grę i działać, pozwoliby na przykład, żeby dinozaur martwy się rozkładał, nie powoli, na przykład zatruwał środowisko. Zobaczcie, jaka to by była super gra o symulacji dinozaurów, no nie? Jakby wprowadzili więcej modów, tak mi się wydaje przynajmniej. Więcej DLC, więcej swobody. No ale zgaduję, że kompletnie nie o to chodzi im w grze. Chcieli stworzyć grę, która polega na tym, że tworzymy sobie park jurajski, a nie na tym, że jakiś debil stwierdzi, że no to ja zrobię park jurajski, wszyscy będą, ludzie będą uciekać i będzie się. Nie wiem, ile to jest dinozaurów. Ile to jest dinozaurów? Jest jakaś szansa na napisanie czegokolwiek? Czy się ten tu widział? Ile? No nie wiem, to jest jakieś tysiące dosłownie, no nie? O, zahamował ty. O kurde. Dobra, widzowie, 3 FPS-y, naprawdę dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to jest jeden, dwa odcinki, jeden, czy dwa, czy trzy. Nie wiem, ile z tego materiału wyjdzie odcinków. Jest to 1,5 godziny, to w zależności od tego, ile mówiłem, to jest kolejno jeden, albo kolejno trzy. Albo od tego, jak dużo się działo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że widzimy się codziennie o godzinie 16, bo odcinki, moi drodzy, są codziennie na tym kanale i mam nadzieję, że tak pozostanie. Tyle, moi drodzy, wpadnijcie na Instagram oraz mój drugi kanał, zobaczcie Rewinda, bo wyszedł zajebiście. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.